Dobra, i teraz tak, mamy te osoby techniczne bardzo, które po prostu programują. Ale tak jeszcze wróciłbym na chwilę do tego frontendu, bo tak jak mówiłem, frontendowiec tworzy stronę, ale ktoś inny musi mu ją zaprojektować, zrobić jakąś makietę, też prototyp, zrobić logo, przygotować kolorystykę i o ile na przykład logo i ta kolorystyka to jest przygotowywana przez jakieś agencje interaktywne czy marketingowe, które po prostu mają grafików, często ludzie po jakichś szkołach plastycznych, w ogóle nie związani z IT, ale nauczyli się narzędzia, w którym mogą rysować, tworzyć te loga właśnie, różne tą kolorystykę obmyślać, taką strategię, wizję jakąś taką tworzyć, kolorystyczną tych produktów. I to robią właśnie osoby w takich agencjach, więc one nie są raczej tutaj w naszym IT. Przecież jak ktoś chce iść w tamten kierunek, to jak najbardziej może, ale pewnie będzie raczej pracował w takich agencjach reklamowych niż po prostu w jakiejś firmie, w takim software house. No chyba, że w jakimś wewnętrznym dziale marketingu jakiejś firmy, ale to nadal nie będzie w dziale IT. A my chcemy tu mówić o tym, jak się dostać do IT. Natomiast jeszcze jest taka rzecz, że tak jak logo i tą kolorystykę przygotowuje pewnie jakaś właśnie agencja, to ten prototyp strony to już niekoniecznie ta agencja, tu może zrobić taka osoba, która już będzie członkiem tego zespołu. Jakby to się według mnie, no nie tylko według mnie przyjmuje, że to jest osoba już z IT, która się nazywa UI Designer, czyli jakby projektant. UI to jest User Interface, czyli interfejs użytkownika, czyli ten UI Designer, to jeszcze nam takie łamane przez UX Designer, czyli UX to jest User Experience. UX Designer to jest osoba projektująca doświadczenie użytkownika, jakby doświadczenie w sensie, jak on doświadcza, czego on doświadcza, będąc na naszej aplikacji, czy też tej webowej, czy mobilnej. I o co chodzi? No chodzi o to, że strony muszą być tak projektowane, żeby były dla nas czytelne i przyjazne, żebyśmy my wchodząc po raz pierwszy wiedzieli, jak na przykład przejść przez proces zakupowy, czyli że gdzieś znajdziemy aukcję, potem tam zrobimy jakiś kup teraz, i wybierzemy jakiś tam sposób dostawy i zapłaty. I nie musimy mieć do tego doktoratu, tylko wystarczy, że wchodzimy tam pierwszy raz i nam się to uda. I ten user experience to jest właśnie to, takie doświadczenie nasze. To mogą być takie strony, że po prostu w ogóle nie wiemy. To byłoby najgorzej. Jak robimy na przykład sklep internetowy, był tak zrobiony, że nie potrafimy dokończyć procesu zakupowego. To jest, to my porzucamy ten sklep, po prostu wychodzimy. Experience designer to jest osoba, która chce, żebyśmy nam się czuli dobrze i to umieli się potem poruszać i najlepiej nie wychodzili stamtąd nigdy. Jest taka na przykład sztuczka, której kiedyś słyszałem właśnie od takiej osoby, co się UX-em zajmuje, że na przykład gdyby tutaj się pojawiła taka cyferka 4 na czerwono w jakimś takim kółeczku, to każdy prawie nie oprze się temu, żeby tu kliknąć i sprawdzić, co to za 4 rzeczy tam na mnie czekają. Jakieś 4 wiadomości może, albo 4 alarmy jakieś przy tym dzwonku. To jest taka na przykład sztuczka, nie? Jak utrzymać osobę na stronie. No i to są UX-owców też sprawy. I to jest taka osoba, co nie musi umieć programować, czyli to jest pierwsza osoba, która no, nie musi znać technologii wytwarzania tych frontów. Nie musi umieć tych rzeczy, które robią ta czwórka tutaj. Nie? Ci deweloperzy. Ona nie musi umieć żadnej Java, żadnego JavaScriptu, niczego takiego. Ona musi umieć znać te reguły, jak się robi czytelne strony i umieć znać jakieś narzędzie, w którym te makiety można narysować. Czy nie musi tego programować tak jak frontend developer, że już musi zrobić to w języku znanym przeglądarce i w technologiach, które przeglądarka potrafi wyświetlić. No to po prostu można narysować w jakimś narzędziu, które do tego służy, które też są takie narzędzia, które potem ułatwiają jakby wyeksportowanie tej makiety do strony już takiej HTML, gdzie frontendowcowi będzie łatwiej. To robi, umie narzędzie to zrobić, a nie ten designer. Czyli ten designer to jest taka osoba, trochę to też artystycznie może się wyżyć i nie musi być bardzo techniczna. Natomiast musi być na co znajomiona z tymi zasadami, jak się strony tworzy, żeby one były przyjazne. To jeszcze dodałbym,